Dzień dobry, jestem. W tą piękną pogodę Was witam. Zbierajcie się, bo dzisiaj mamy środę i dzisiaj mamy przerwę na uwalnianie. Już nie było chyba z 2 albo 3 tygodnie, ale w końcu mam taką możliwość. Jestem po urlopie i możemy się spotkać i coś wspólnie zrobić. Więc witajcie, witajcie. Czekajcie, ja zobaczę sobie, czy tu wszystko mam. Okej, okay, także dzisiaj zastanawiałam się nad tym, co dzisiaj zrobimy. Czy to będzie po prostu takie popatrzenie, to co jest dzisiaj w nas, ale stwierdziłam, że skoro jest początek roku, to możemy spotkać się na tym, żeby zastanowić się, czego tak naprawdę Wy chcecie w życiu. Jest początek stycznia, więc sprzyja ten czas, pomimo że tak dla mnie to nie ma takiego większego znaczenia, bo dobrze by było się nad tym zastanowić obojętnie. Każdego dnia możemy nad tym pomyśleć, no ale jest to takie powiedzmy modne, że w styczniu jest nowy rok i zaczynamy nowe plany, nowe cele. Ale tak jak już wiecie, że te cele wiele osób nie osiąga. Dlaczego nie osiąga? Właśnie dzisiaj troszeczkę o tym opowiem. I co robić na co dzień? Tu nie chodzi o to, żeby skupiać się właśnie bardzo mocno na tych celach, tylko na swoim samopoczuciu, bo to od tego zależy, czy zrealizujesz swoje cele, postanowienia. I te cele to są, można powiedzieć, one się składają z takich codziennych, prostych nawyków. Tak, dzień dobry, wszystkiego dobrego, tak, w nowym roku. I dzisiaj właśnie chciałabym zrobić z Wami taką wizualizację, wizja celu. My na studium emocji grudniowym mówiliśmy o lęku i poczuciu braku. I to poczucie braku bardzo mocno jest związane z celami. I ja nawet dałam tej swojej grupie, uczestnikom, taki materiał dotyczący celów, bo bardzo dużo osób myśli o tych celach, żeby je tam zapisać, albo ma je w głowie, albo w ogóle nie wie, czego chce. Wiedzą ludzie bardzo często, czego nie chcą, czyli skupiają się właśnie na tym braku, a nie na tym, co mogą wykreować. Więc my dzisiaj się tym zajmiemy. Zapiszecie sobie z 2-3 cele dotyczące siebie, dotyczące, nie wiem, pracy, relacji, na zasadzie różnych takich moich podpowiedzi, w jaki sposób to sobie zapisać i dlaczego to jest takie ważne, żeby sobie to zapisać. Ale też być może w tej wizji celu zobaczycie coś zupełnie innego. I wtedy sobie zapiszecie ten cel. Więc sprawdzimy. Także dzisiaj z tym jestem, tak na spontanicznie to mi przyszło do głowy, żeby z tym dzisiaj się spotkać. Jeszcze wiecie, dużo rzeczy, do wczoraj późno wróciliśmy, więc pralka cały czas chodzi non-stop i dużo jeszcze takich odgrzebywania różnych rzeczy, ale stwierdziłam, że spotykamy się, godzinka takiego pobycia wspólnego razem i zrobienia czegoś na pewno dobrze nam zrobi, a i tak 10 stycznia już spotykamy się na nowy temat, na temat złości. Tam nie pisałam Wam, ale też duma, pycha. Troszeczkę o tym opowiem na tym wstępie, ale my to będziemy bardziej rozpracowywać na studium emocji styczeń, ale o złości ten wstęp jak najbardziej dużo też pomoże, rozjaśni, czym ta złość faktycznie jest. No i słuchajcie, cele bardzo często stają się dla ludzi pragnieniem, uzależnieniem. Tak? Pragnienie równa się uzależnienie. Mówię o takim pragnieniu, który właśnie wzbudza wiele emocji, które ciągną Cię w dół. No bo jak sprawdzić? Bo ktoś mówi pragnienie, znacie taką książkę Sekret, chyba tam było dotyczące przyciągania i bardzo dużo ludzi miało, tak gdzieś czytałam taki artykuł w Stanach Zjednoczonych, to było popularne, ta książka mocno popularna, Sekret. Teraz już widzicie, że no bo to już ma parę lat ta książka,
Więc dużo osób trafiało na terapię, dlatego że było jakby też być może źle to zinterpretowali troszkę, że wyobrażaj sobie, poczuj tą rzecz czy to, co tam chcesz, tak jakbyś już to miał i wtedy to będziesz to miał. No i niestety wielu oczywiście osób no, nie zrealizowało tych swoich celów, pragnień, a to dlatego, że miało w związku z tym bardzo dużo pragnienia, pożądania tej rzeczy i emocje, które towarzyszyły temu, to nie były właśnie takie pozytywne, wznoszące uczucia, tylko wyzwalało to lęk, czy ja faktycznie będę to mieć. Złość, że dlaczego jeszcze tego nie mam. Pragnienie, pożądanie, cały czas jakby koncentracja na tym, żeby już to mieć. Czyli jakby takie mówienie, jestem nieszczęśliwy, nieszczęśliwa z tym, co teraz jest, chcę być zupełnie gdzieś indziej. Tak? No i niestety to powoduje, że no, to w ten sposób nie działa. Tak? To nie działa, bo po prostu nam się tak obniża energia poprzez te pragnienia, uzależnienie, bo to jest tak, pragnienie to poczucie braku, to jest wierzenie w to, że coś na zewnątrz ciebie wypełni te braki, które czujesz w sobie. Tak? Być może te braki mogą dotyczyć takich rzeczy niematerialnych, czyli bezpieczeństwa, spokoju, akceptacji, docenienia, tak? Takich rzeczy, lub typowo materialnych, czyli jakiejś kasy, samochodu, nowego, nie wiem, większego mieszkania, i tak dalej, jakichś różnych materialnych rzeczy, więc obojętnie, czy to będzie to, czy to, tak naprawdę te materialne rzeczy bardzo często pod tym kryje się potrzeba właśnie akceptacji, czy potrzeba bezpieczeństwa, czy potrzeba spokoju, tam zupełnie coś innego się kryje, ale no powiedzmy, że chcemy więcej kasy, ale pod tym na przykład jest pragnienie bezpieczeństwa. No i właśnie, i dużo osób myśląc o tym celu, właśnie, że chcę na przykład schudnąć ileś tam kilogramów, czy ćwiczyć, ruszać się, to jakby zaczyna to z czasem wywoływać taką irytację, złość, bo nic się w tym temacie nie dzieje, a jeszcze nasz umysł ego jest taki, że bardzo chce szybko wszystko osiągnąć. I my, okej, napiszemy sobie te cele, tak naprawdę nic z tym nie robimy, bo nie mamy ani energii, ani motywacji, nie dbamy o siebie, o swoje samopoczucie, o swój poziom energii i wydaje nam się, że jakimś cudem uda nam się to osiągnąć, a to jest niemożliwe, bo cele, które Wy sobie zapisujecie, one są połączone z różnymi wyższymi takimi uczuciami, właśnie jak spokój, jak dużo energii, takiej witalności, jak poczucie bezpieczeństwa, tak, jak akceptacja, dużo takich wysokowibracyjnych tych uczuć i teraz Ty jesteś nisko, a Twój cel jest gdzieś tu. Więc to jest zbyt duża rozpiętość, żeby to osiągnąć. Tak? Dlatego my to, co potrzebujemy zrobić, to codziennie robić coś, zadbać o siebie, codziennie zatrzymywać się. I będę Wam też mówić na końcu, co możecie robić na co dzień, jak to robić małymi kroczkami, żeby czuć się coraz lepiej, żeby zacząć panować nad swoim umysłem i nad swoimi emocjami, je uwalniać, a nie przytrzymywać. Tak samo nauczyliście się zatrzymywać myśli, tak samo nauczyliście się zatrzymywać emocje w sobie. I też bardzo często nie macie świadomości tego, o czym myślicie i co czujecie. Dlatego te zatrzymania są tak istotne. Więc sam cel jest oczywiście takim narzędziem, ale to jest tylko jakiś taki, wiecie, no, dodatek. To jest pewien impuls może być dla nas, ale to nie jest wszystko. Tak, dzisiaj zobaczycie na przykład, no nie wiem, jakiś cel, który sobie napiszecie, to sprawdzicie, jakie Wy macie w ogóle emocje związane z tymi celami. Tak? Jakie emocje? I to w wizualizacji zrobimy. Czyli tak, ważne jest przede wszystkim to, co ten cel w Tobie wzbudza. Tak? Czy duże napięcie,
czy właśnie lęk, czy to będziesz mieć, czy złość, że tego jeszcze nie masz, poczucie winy może właśnie, że nadal, że coś jest z tobą nie tak, bo jeszcze tego nie osiągnęłaś, albo wstyd, tak, że inni już to osiągnęli, a ja jeszcze nie. Czyli to jest takie na co dzień, że nie cieszysz się z tego, co masz, co już jest teraz, tylko cały czas gdzieś twój umysł ego, bo to te cele mogą naprawdę bardzo mocno uaktywnić umysł ego. I tylko jakby będziesz siedzieć jakby w tym, więc ty jesteś tutaj, a chcesz być zupełnie gdzieś indziej. I to jest bardzo duży konflikt, tak? To jest cierpienie. O tym mówił Budda, że pragnienie to jest cierpienie. Odpuścić pragnienia, wtedy jest ta wolność, spokój. Tak? To powoduje, że on, jeszcze też taki jest cytat, że gdybyśmy nie mieli pragnień, bylibyśmy szczęśliwi już teraz z tym, co mamy. I to jest jedyna, jakby jedyna droga, że my potrzebujemy poczuć spokój, zadowolenie, szczęście i tak dalej, tu i teraz. I ja wiem, że to jest dla niektórych trudne, no bo przecież jest dużo różnych trudności na zewnątrz, ale nie ma innej opcji i to jest cały czas wychodzenie poza swój umysł ego. Bo umysł ego ma taką zdolność, że koncentruje się właśnie na braku, na tym, czego nie ma, szuka zagrożeń, tak? To jest, bo umysł ego ma przetrwać, więc szuka tych zagrożeń w świecie zewnętrznych, na tym się skupia. I ty jesteś właścicielem swojego umysłu, tak? Nikt więcej. I ty możesz tylko nad tym zapanować, bo co ty utrzymujesz w swoim umyśle? Czy to są myśli, które prowadzą cię do zdrowia, spokoju, dostatku, czy do chorób, braków i tak dalej? Lęk przed osiągnięciem czegoś, czy jest możliwe, niby chęć dostania czegoś, ale myśl, czy sobie z tym poradzę, na przykład dostanie wymarzonej pracy. No właśnie, tu Marta pisze, więc tak, tu Marty cel jest dostanie wymarzonej pracy i pojawia się ten lęk przed osiągnięciem czegoś. Aha. A, okej, to jest jeszcze coś innego. Tak, czyli z jednej strony chcę tą pracę, ale z drugiej strony boję się, że sobie z nią nie poradzę. No i też, to jest autosabotaż automatycznie, bo to umysł ego, tak? Boi się, bo jakby w umyśle ego dominuje lęk, tym się karmi. I teraz masz cel, bo jakby czujesz, że ta praca pomoże ci w rozwoju, bo praca nas w jakiś sposób na różnych płaszczyznach może rozwijać, chociażby w kontakcie z innymi ludźmi, że zaczynamy dostrzegać różne swoje jakieś słabości, możemy widzieć swoje jakieś nierozładowane emocje, rany. Ludzie nam to pokażą i bardzo często właśnie to się dzieje w pracy. Więc praca nas rozwija jak najbardziej. Jeśli podejdziemy zupełnie do tego świadomie, to już w ogóle może nas super rozwinąć. Więc my mamy w sobie taki konflikt, że my jako całość, jako cała istota, tak? Czyli my jesteśmy tą istotą duchową przeżywającą ludzki los, to my jako ta dusza potrzebujemy tego rozwoju i nas ciągnie jakby właśnie w tym kierunku. Natomiast umysł ego zaprogramowany różnymi emocjami powoduje, że jakby trzyma nas, tak? Mówi, nie idź tam, lepiej siedź tu, gdzie jesteś, w tym, bo to jest bezpieczne. No i to jest iluzja, bo nie ma czegoś takiego, że tu, gdzie jesteś, będziesz się czuć cały czas bezpiecznie. Tak, lęk przed oceną innych, pokazaniem swojej pracy, twórczości, która daje radość, może być oceniana nisko przez innych, odbiera mi tą lekkość. No właśnie. I to jest znowu to uzależnienie od innych, tak? Od opinii innych ludzi, że pomimo wszystko, jeśli my czujemy tą swoją pracę, my mamy w tym właśnie radość, jakiś flow, lekkość, to po prostu to róbmy. I znajdą się osoby, które powiedzą, nie, mi się to nie podoba, nie, to jest bez sensu, nie wiem, o czym ona gada i nie ma to ładu i składu. I tak będzie, tak? Że są osoby, które zawsze będą nas krytykować, tylko też pamiętajcie, że to ta krytyka wynika też z nich samych, że oni dostrzegają cały czas właśnie
to, co nie działa, to, co jest dla nich złe, ale też ktoś może mieć gorszy dzień. Wszystko to, co ktoś mówi, mówi przez pryzmat swojego umysłu, a my to odbieramy przeciwko sobie. Tak? To my mamy to czuć. To my mamy się dobrze z tym, co tworzymy, z tym, jak wyglądamy, to tym, jak ubieramy się, to my przede wszystkim mamy dobrze się czuć, a nie tym, że komuś się to nie spodoba. I teraz tak, im większy jest ten lęk przed oceną, to niestety tak się dzieje, że przyciągamy takich ludzi, którzy nam powiedzą, że to mi się nie podoba, to w ogóle jest do niczego. Tak, tak to działa. To jest ten lęk przed odrzuceniem. I w tym, co tworzymy, on może być zapisany już, tak? Że to, co robimy, tam może być właśnie nieść, czy ten produkt, czy ta usługa, ten lęk przed oceną. Bo to jest nasze, skoro u nas jest ten lęk przed oceną, bo dlaczego on, gdyby go nie było, tego lęku przed oceną, to inni by nas nie krytykowali, bo to jest na zasadzie rezonansu. Tak? Więc jeśli to jest w nas, no to zarezonuje i po prostu my przyciągniemy taką osobę. Więc skoro ten lęk jest w nas przed oceną, to my to wkładamy też w to, co robimy. Wkładamy tam naszą energię, dokładnie. Tak? To, kim jesteśmy dzisiaj, to tu i teraz. Więc jeśli jest ten lęk, to on też tam będzie i on się spotka z tym, z tą krytyką. Więc tutaj jest uwalnianie jak najbardziej lęku przed oceną, przed krytyką. Jakby robimy rzeczy najlepiej, jak potrafimy na dany moment. I to jest wszystko, co nas... I po prostu robimy. I to będzie się zmieniać, to będzie ewoluować, to będzie się tak doskonalić. Ale to kiedyś ktoś powiedział, że jak my będziemy czekać na to, aż coś będzie perfekcyjne, co jest oczywiście niemożliwe, to już będzie za późno, żeby pokazać to światu. My potrzebujemy, wiecie, w trakcie doskonalimy się, spotykamy ludzi na swojej drodze, którzy rezonują z tym bardzo mocno i mamy swoich odbiorców, a my się boimy na przykład, nie wiem, konkurencji, że ktoś podobnie robi, że ktoś ma tak samo. To chodzi o naszą energię. Ludzie idą niekoniecznie nawet za tym, co mówisz, to też, ale przede wszystkim za osobą, która o tym mówi. Tak? Bo to czuć. To nawet, wiecie, nie, tego nie rozumiecie, ale to czuć. Tak? Czy ta osoba jest w tym zgodzie, czy ona jakby podąża też tą ścieżką, czy po prostu ona tylko mówi, ale nic w swoim życiu z tym nie robi. Dobrze, czyli tak, po co ci cel? Bo to jest ten temat. Kiedy znasz cel, czyli wiesz, co decydujesz się osiągnąć w życiu, to tak jakby to jest takie narzędzie, które powoduje, że mózg koncentrujesz konkretnie na danej rzeczy i będzie wyłapywać z otoczenia, tak, z tego, co jest wokół ciebie, różnych informacji, które będą ci potrzebne do realizacji tego celu. To jest tak, że ktoś chce kupić jakiś samochód konkretnej marki i się okazuje, że wszędzie, że wszyscy jeżdżą tym samochodem. Może nie, że wszyscy, ale że bardzo dużo osób jeździ tym samochodem. Ale to dlatego, że wcześniej nie myślałam o tym, nie koncentrowałam się na tym. Tak? Dopiero kiedy zwróciłam na to uwagę. I tak jest z wieloma rzeczami, więc tutaj to jest bardzo fajne, bo dajesz jakby informację do układu nerwowego, na co ma zwracać szczególną uwagę. Mówiłam Wam już nieraz o tym, ale są osoby nowe, więc też jeszcze raz powtórzę, że te badania dotyczące celów już były przeprowadzone w latach... w latach 70, dokładnie 79 roku na Harvardzie i 3% studentów miało zapisane swoje cele na kartce, 13% wyznaczyło cele, ale nie miało zapisane na kartce, a 84% w ogóle nie miało sprecyzowanych żadnych celów. No i wrócono do tych studentów po 10 latach i się okazało, że te 3% osiągnęło 10-krotnie większy sukces niż pozostała część. Czyli zobaczcie, to nie też tylko w głowie,
ale to, co Wam zawsze powtarzam, na kartce, tak? Na kartce, żeby mieć to spisane. I to jest samo w sobie narzędzie. Ja jak, ja już naprawdę, już nie pamiętam ile czasu, ale bardzo, bardzo długo cele ustanawiam. Kiedyś pamiętam, robiłam te mapy marzeń, ale to naprawdę z 20 pewnie lat temu. No tak, tak gdzieś będzie. Ale zawsze te cele miałam spisane na kartce i nawet ich nie czytałam, tak? Jakby nie skupiałam się kompletnie na nich, tylko później po jakimś czasie patrzę, mam ten swój notatnik i nie pamiętam nawet, co miałam tam napisane i sprawdzam sobie i patrzę, mogę odhaczyć każdy punkt, co było dla mnie też zdziwienie, że naprawdę odhaczałam punkt po punkcie, więc to był taki moment takiego wow, że faktycznie zaczęłam większą uwagę zwracać na te cele. Czyli tak, jak nie masz takiego sprecyzowanego celu, to mówi się też o tym, że wtedy jest się trochę takim statkiem bujającym się to tu, to tam, bez żadnego kierunku obranego. I bez tego kierunku trochę też nie mamy takiego poczucia sensu za bardzo. A to jest bardzo ważne. Czuć właśnie sens. O co chodzi, co ja bym chciał osiągnąć, co naprawdę chcę zrobić ze swoim życiem. Nie chodzi tylko właśnie, żeby z dnia na dzień jakoś przeżyć, bo to jest domena umysłu ego, żeby jakoś przeżyć, ale co ja tak naprawdę chcę zrobić ze swoim życiem. Tak, mierz księżyc, jeśli nawet nie trafisz, wylądujesz wśród gwiazd. No właśnie. Tak, więc chodzi też o to, dla mnie cele były taką dźwignią też w rozwoju osobistym, bo jak sprecyzujesz ten cel, ja też na przykład mówię, żeby jak masz jakąś pensję, to żeby 10-krotnie większą zapisać sobie pensję, więc dużo ludzi, o nie, nie, to niemożliwe, jak ja mogę tyle zarabiać? No i tu witamy wśród rozwoju, bo to nam bardzo dużo pokazuje. Po pierwsze, ta osoba nie wierzy w siebie, w swoje możliwości, że sobie nie poradzi. Tak? Zobaczcie, ile tu się odpala. Tu się odpala i wstyd, i poczucie winy. Tak? Jestem nie taka, niewystarczająca. I to cel uruchamia nam wiele różnych emocji i my możemy się dzięki temu przyjrzeć, co jest tak naprawdę w nas. Więc cel jest taką fajną skocznią do rozwoju. U mnie brak sensu w życiu powoduje, że to niektóre cele jeszcze się nie zrealizowały, tak? Brak nadziei. No właśnie. No i dlaczego? I teraz znowu, Ania, sprawdź sobie ten cel, jakie emocje stoją za tym celem faktycznie. Na ile to poczucie własnej wartości się wzmocniło, tak? Na ile przyjęłaś siebie taką, jaką jesteś i zaakceptowałaś. To Ci to pokaże, dlaczego. Być może tam jest też silne pragnienie, bo to jest też tak, jak ja sobie już później te cele tak rozpisywałam, to dużo celów miałam takich, że okej, bardzo szybko, prosto, łatwo, lekko i radośnie, ale były też takie, które trudniej szły, tak? Z takim większym oporem. No i dlaczego? Dlatego, że bardzo chciałam, żeby ten cel zrealizować. I kiedy bardzo chciałam, to jest właśnie ten duży dysonans, że ja wierzę, że dzięki temu ja będę, nie wiem, bardziej szczęśliwa, bardziej spokojna, tak? Wiesz, gdzieś tutaj się coś za tym kryło i dopiero zdałam sobie sprawę z tego, że tak jest, że ja mam silne pragnienie tego celu. I uwalniając te silne pragnienia, bo to jest dużo osób też mówi o tym, że okej, ten cel ma być taki. Spisujesz go sobie i czujesz, czy ty go musisz koniecznie osiągnąć, czy nie. Moje cele mam takie spisane, że ja nie muszę tych celów wcale osiągnąć, których mam. Jakby nie uzależniam od tego mojego samopoczucia, szczęścia, spokoju, poczucia bezpieczeństwa czy czegokolwiek. Nie muszę ich wcale zrealizować. I ty się zastanówcie się, tak? Czy wasze cele są takie, czy tam jest to odpuszczenie, czy nie ma odpuszczenia, czy jest jednak pragnienie.
Tak? Bo to, co pisze właśnie Ania, że to jest ten brak sensu i brak nadziei, to powoduje, że pod tym celem jest bardzo, bardzo silne pragnienie tego celu. Tak? Bo jakby uzależnienie od tego celu, sens życia nawet. Tak? Więc to jest cierpienie niesamowite. I to jest tak duża rozpiętość, ten cel, a moje samopoczucie, że to jest niewykonalne po prostu. Tak? To jest jakby cały czas oczekiwanie na to, kiedy to się zrealizuje. Pod tym właśnie to jest to silne pragnienie. Czyli to jest takie poczucie, ok, fajnie jak zrealizuję ten cel, ale jeśli nie, to nic się nie stanie. Tak? Ja tak akurat z wieloma takimi materialnymi rzeczami miałam. I teraz tak, dużo osób może mieć tak, bo są osoby, które piszą, nie, no ja po prostu nie mogę się zebrać do napisania tego celu, no po prostu robię wszystko. Po co zatem chcieć czegoś, co od razu się zakłada, że może nie przyjść? Bo to jest właśnie rozwój, tak, Ania? To nie jest, że zakłada się, że może nie przyjść, absolutnie, tak? Że to, bo po co właśnie by było? To chodzi o to, że Ty nie oczekujesz, że to będzie. Jesteś zadowolona, szczęśliwa z tym, co teraz masz. Po prostu. Taka, jaka jesteś. Tak? Z tym, co jest teraz. To jest istotne. A jeśli uzależniasz, tak? Mówiłam, uzależniasz swoje poczucie szczęścia, spokoju, radości, to znaczy, że cały czas żyjesz przyszłością. Czyli cały czas jesteś w umyśle ego. Tak? Umysł ego cały czas przejmuje kontrolę. Nie chce tego życia, jakie mam, chcę mieć zupełnie inne. A trzeba się odnaleźć w tym, co jest. Tak jak ja mówię, realizacja celów, tak, jest możliwa dzięki naszej energii. To my stwarzamy, tak, to my to przyciągamy. Jeśli nasza energia jest niska, bo właśnie chcemy być zupełnie gdzieś indziej niż jesteśmy, negujemy to, co jest teraz, nie zgadzamy się na to, co jest teraz, nie, jakby w ogóle nie rozumiemy tego, to jest to uzależnienie, pragnienie, cierpienie. Tak, że chcę być zupełnie gdzieś indziej. I to automatycznie staje się niemożliwe. Puszczasz przywiązanie do celu, dajesz mu wolność. Tak, no to jest właśnie to, ile jest w tym wolności. Na wyższych poziomach świadomości, jak to mówił Hawkins, cele osiąga się poprzez decyzję. Tak? Poprzez decyzję, że po prostu decyduje się zrealizować ten cel. I wierzę w to i jakby mam w to zaufanie, ale po prostu robię oczywiście krok po kroku, natomiast różne, bo to są też konkretne jakieś działania, żeby to zrealizować, ale głównie to zajmuje się moją energią. Jaką energią jestem dzisiaj? Co jest dzisiaj we mnie? Jeszcze tutaj, co chciałam powiedzieć, to i zaraz sobie zrobimy taką wizualizację, ale najpierw, dobra, jakieś też zapiszemy sobie cele różne. Czyli tak, może być tak, że Wam się cele w ogóle źle kojarzą, że na przykład pracowaliście w dziale sprzedaży gdzieś, gdzie te cele były bardzo wymagane i po prostu co miesiąc to napięcie, stres, czy uda mi się zrealizować ten cel sprzedażowy, czy nie. Więc może być tak, że ten cel po prostu Cię od razu napina, powoduje, że automatycznie wyzwala w Tobie napięcie, tak? Czy ja to zrealizuję, czy ja to będę mieć, więc takie przeniesienie z pracy. Może być też tak, że były jakieś cele, które właśnie nie zostały zrealizowane, no bo napisaliśmy sobie cel i myśleliśmy, że nam spadnie po prostu z nieba. Nic nie robiliśmy kompletnie, ani ze sobą, ze swoją energią, ani nic takiego konkretnego działania, nic nie zrobiliśmy i stwierdziliśmy, no nie spadł nam cel na głowę, no i mamy wielkie rozczarowanie, tak? Więc znowu boimy się i mówimy, nie, to nie ma sensu, bo i tak nie zrealizujemy tego. Więc boimy się, że powielimy to, że nie zrealizowaliśmy tych celów. Więc to może być też to. Więc nawet teraz zastanówcie się, jakie Wy macie emocje związane z celami, z realizacją celów.
tak? Z waszymi właśnie tym, co decydujecie się, nie wiem, mieć, zrobić, osiągnąć w swoim życiu. Bo te cele mogą być z pozycji mieć, działać i być. Tak? I warto, żeby z każdego obszaru, znaczy z każdego jakby tego kawałka mieć te cele. Czyli działanie, posiadanie i bycie. Z tymi trzema. Czyli tak, zaraz sobie zrobimy. Einstein mówił, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona, a wyobraźnia nie. I bardzo często my się tutaj wspieramy wyobraźni i super, że ją mamy, bo możemy naprawdę sporo rzeczy wykreować i zobaczycie w tej wizji, jak to właśnie jest. No ale teraz tak, jak sformułować ten cel? Mam nadzieję, że macie jakieś tam karteczki i trzy takie cele, czyli tak. Nie możesz używać czasu przyszłego. Dlaczego? Tak? To jest bardzo częsty przykład podawany, że jutro piwo za darmo. Tak? Więc to jutro nigdy nie następuje. W takim pubie był taki napis. Jutro piwo za darmo. I on cały czas wisiał. I to ta przyszłość nigdy nie nastąpiwała tego jutra, bo to było to. Więc możecie w ten sposób też formułować właśnie swoje cele. Mają być one pozytywnie sformułowane. Dobrze by było, żeby w miarę realistycznie, czyli no nie stukrotnie więcej zarabiać niż teraz, ale wyzwaniem jest dla wielu osób, jeśli jest to wyzwanie faktycznie dziesięciokrotnie więcej, no to niech będzie chociaż pięciokrotnie, tak? Bo dziesięcio może być to faktycznie na samym początku tego procesu, może być bardzo, możemy sami to odrzucać, tak? Nasza świadomość będzie odrzucać po prostu to, więc niech będzie albo konkretnie jakaś kwota, która z Was satysfakcjonuje, bo ja faktycznie pisałam kwoty i później one się tylko cały czas gdzieś tam zmieniały, kiedyś tak faktycznie miałam. Dobra, i teraz tak, tu co macie w dzienniku tym, tak, dzienniku emocji, to jest też bardzo Wam polecam też to narzędzie, bo to jest wszystko na samym początku wyjaśnione i mamy, ja lubię, bo to jest 3 miesiące, tak, i my nie możemy sobie raz do roku robić takiego podsumowania analizy, tylko ja robię ją raz na tydzień, tak, co mi się udało, co mi się nie udało, jakie wyciągam wnioski i to też jest tutaj w dzienniku, czy to dotyczące rozwoju osobistego, czy dotyczące jakichś ćwiczeń, czy dotyczące pracy, obojętnie czego. Potrzebujemy wyciągać wnioski, tak? Robić sobie taką analizę. Dobra, tu zrobiłam w tym tygodniu 3 wizualizacje, super, tak? To, bo może być tak, że po miesiącu przypomni Wam się i o, nie zrobiłam nic, a tydzień macie większy wpływ na to. Więc ja akurat mam nowy już dziennik, tamten mi się skończył, jeszcze miałam z poprzednią okładką i nie mogę się doczekać, bo bardzo lubię sobie spisywać te cele. Sobie zobaczę oczywiście z tamtego dziennika, co mi tam się zrealizowało. I to, co jest ważniejsze, to dlaczego podejmujesz decyzję, by zrealizować ten cel. To jest bardzo ważne, bo pod tym dlaczego może się kryć na przykład pragnienie akceptacji, pragnienie miłości, pragnienie bezpieczeństwa. Rozumiecie, tam może być ta intencja, nie jest do końca okej, dowiecie się właśnie dlatego. Ale najpierw okej, sformułowanie celów. Odwołujemy się do naszej odwagi, akceptacji, spokoju, czyli używamy takich sformułowań jak pozwalam sobie na to, żeby na przykład zarabiać tyle i tyle i tyle. Tak? Pozwalam sobie na to, aby mój związek z, jeśli taki jest, był harmonijny, pełen miłości, wsparcia, wzajemnego zrozumienia, szacunku, i tak dalej, to co tam sobie chcecie. Albo pozwalam sobie na to, aby nie wiem, mieć związek, który będzie taki i taki.
Mam tu wymienione różne. Co by się nie działo, pozwalam sobie kochać siebie i akceptować takim, jakim jestem teraz. Albo coraz częściej czuję wewnętrzny spokój. Z dnia na dzień czuję coraz więcej energii. Moje działania z dnia na dzień są coraz bardziej kreatywne i skuteczne. I wiecie, no różne tu możemy, związki, komunikacja, obszar ja, tak? To są jakby z tego obszaru. Czyli pozwalam sobie na, otwieram się na coraz bardziej, ja jeszcze lubię sformułowania to naturalne. To naturalne, że zarabiam tyle i tyle. To naturalne, że mam taki i taki związek. Dlatego, że to jest, jakby w nas jest ten spokój, akceptacja, tylko nasz umysł ego cały czas to blokuje, odczuwanie tego. Cały czas, tak? Mamy blokadę, bo siedzimy w umyśle ego, a umysł ego jest albo w przeszłości, albo w przyszłości. I my panujemy nad tym umysłem, tak? I mówimy mu stop, hola, hola, po co się tak rozpędzasz? Jesteśmy tu i teraz. Robimy tą robotę, którą robimy teraz. Najlepiej jak potrafimy. Tak? Jak coś będzie, jakieś wyzwanie, jeśli ono się pojawi, to my wtedy znajdziemy odpowiednie środki do tego, żeby sobie poradzić z tym wyzwaniem. Ale teraz wszystko jest w porządku. Jeśli sprzątasz, po prostu sprzątaj. Pijesz kawę, to pij kawę. Piszesz maila, pisz maila. Tak? Koncentrujemy się po prostu na działaniu, samym działaniu, a nie myśleniu o tym, co dalej, co będzie. Bo tak wybiega nasz umysł. Cały czas go gdzieś tam wstrzymujemy i myślimy o tym, co robimy w danym momencie, a nie o tym, co będzie za chwilę. Bo bardzo często na pewno tak macie, że nie wiem, idziecie na jakieś ćwiczenia i już myślicie o tym, co będziecie robić później, a że ciekawe, czy wystarczy czasu. Mówię też o sobie, bo to często się na tym łapałam, już teraz rzadziej, ale od razu idą mi nawet gorzej ćwiczenia, jeśli sobie pomyślę, Jezu, ile mam dzisiaj pracy, ile mam do zrobienia, to automatycznie zupełnie inaczej już moje ciało reaguje na te ćwiczenia, więc zwróćcie na to uwagę. Gotujesz obiad, to już myślisz o tym, co będzie dalej. No a tak to nie może być, bo po prostu jesteśmy cały czas w takiej pętli umysłu ego. Czyli cel numer jeden, pozwalam sobie na to, aby... nie wiem, mój związek z, albo żeby mieć związek taki i taki. Pozwalam sobie, albo coraz bardziej kocham siebie. Coraz lepiej dbam o siebie z dnia na dzień, bo to też chodzi o to, że to jest proces. Nie możesz napisać, że tu i teraz już kocham siebie, a jak tego nie czujesz. Tak? Żeby nie oszukiwać też siebie, tylko z dnia na dzień to może być prawdą, że z dnia na dzień coraz bardziej kochasz siebie, czy coraz bardziej lubisz siebie, cokolwiek. Więc takie dotyczące siebie, dotyczące ciała, zdrowia. Pozwalam sobie łatwo osiągnąć i utrzymać wagę ciała jakąś tam. Pozwalam sobie jeść potrawy, które są dla mnie zdrowe, korzystnie wpływają na moje ciało, dodają mi energii. Pozwalam sobie prowadzić zdrowy tryb życia, dbać o siebie i co to też dla Ciebie znaczy. Tak, no właśnie, żeby to, wiecie, ja to ćwiczenie dawałam na grupie naszej Studium Emocji, ale zdaję sobie sprawę, że tych różnych ćwiczeń, tego wszystkiego jest dużo, dlatego też dzielę się tutaj z Wami. Na stronie Równowaga Życia bez polskich znaków pisane razem. Równowaga Życia, poczekajcie, może mi się uda. No, odczuwam, wiecie, nartki, ciekawe doświadczenie. Ja w ogóle miałam bardzo duży lęk wysokości, lęk prędkości, więc gdzie najłatwiej go się z tym zmierzyć? No właśnie na nartach. Więc nie jest tak, że jeszcze to kocham, te narty. Natomiast 5 lat temu miałam tak, że bałam się wsiadać na ten wyciąg. To były moje jedyne lęki, ale wiecie, lęk jest lękiem, tak? Po prostu, czy się boisz tego, czy pająka, czy czegokolwiek, nieważne. To jest konkretna częstotliwość, tak? Więc to było dla mnie właśnie wyzwanie, żeby się z tym spotkać. Dlatego co roku to robię. Nie jest to dla mnie też wcale takie łatwe, ale jest zdecydowanie coraz dużo, dużo uwalniałam tego lęku, będąc właśnie w górach. I wrzuciłam tutaj link do sklepu.
Więc sporo uwalniania. Teraz słuchajcie, w ogóle nie robi na mnie wrażenia żaden ten wyciąg, wysokość. Prędkość, no też już jest całkiem spora. Wysokość też, zjeżdżałam w tym roku z czarnych tras, co było jeszcze w tamtym roku nie do pomyślenia, niby z trenerem, ale już naprawdę mam lepsze panowanie nad tym. Ale nie jest to jeszcze coś, co faktycznie sprawia mi taką przyjemność. Dlaczego? Dlatego, że tam jeszcze się kryją różne emocje w związku z tym, ale jeżdżę po to, żeby się z tym spotkać między innymi. U mnie okazało się, że mam nie tyle lęk prędkości, ile brak zaufania do siebie. A 73 na godzinę było w grudniu. Justyna, no wiesz ty co? Nie, nie, to ja takich to nie osiągam prędkości, absolutnie. No, także nie, nie, to jeszcze nie, nie ta umiejętność po prostu jazdy, nie? Bo to też gdzieś trzeba się w tym czuć jeszcze lepiej, a wiecie, schodzenie na krawędzie raz się uda, raz się nie uda. Ale jestem zadowolona, bo mój syn 10-letni, to jest też niesłychane, że pan po prostu nie wierzył. A no, właśnie ja też goniłam, ta ja też, bo niestety byłam w takiej grupie, która jeździ bardzo dobrze, więc też goniłam. Natomiast syn 10-letni po prostu jeździ pięknie, pięknie, naprawdę. Tak. Tak. Przez przypadek wylądowałam na czarnej trasie, od tamtej sytuacji pozwalam sobie jeździć wszędzie. No właśnie, ja też stwierdziłam, wcześniej mówiłam, nie w życiu, ja nigdy nie pojadę na czarną trasę. No i pojechałam i faktycznie to jest do zrobienia, tylko że po prostu po co się tak męczyć. Dla mnie to jest to jeszcze męka, tak, zjechać tutaj z tej czarnej, to jest żadna przyjemność. No więc trzeba się stawiać do takich różnych wyzwań. I dla mnie to jest nadal jeszcze wyzwaniem, ale już nie takim jak faktycznie rok temu, ale góry pokazują mi taką potęgę i jakieś różne moje emocje związane z nartami, z nastawieniem różnym do tego. Także dlatego tam jeżdżę, żeby się też między innymi tak właśnie spotkać ze sobą. No. Dobrze, więc tak. Pieniądze, praca. Pozwalam sobie zarabiać tyle, ile tyle miesięcznie z łatwością i lekkością. Tak? Pamiętajcie o tym, z lekkością i łatwością, bo możecie mieć, wiele osób ma, że trzeba ciężko pracować, że trzeba dużo pracować i że wtedy będą efekty. A jak nie, no to po prostu to jest do niczego. No bo my musimy ciężko pracować. No to jest ten pokoleniowy niestety to przekonanie. Już ono się zmienia w tych następnych pokoleniach, bo to widać, ale jeszcze w naszych, no ta ciężka praca jest mocno zakodowana i trzeba sobie to kasować, to przekonanie, bo ono wcale nam nie służy. Czyli tutaj dodajcie z lekkością i radością. Pozwalam sobie otrzymać pracę, która sprawia mi przyjemność, radość. Pozwalam sobie prowadzić swój biznes z dużym powodzeniem. Odpowiadam na potrzeby moich klientów. Moje produkty, usługi są dla nich bardzo wartościowe. No i dlaczego podejmujesz decyzję, aby zrealizować ten cel? Dlaczego? Tak, to jest bardzo też istotne pytanie. Dlaczego? O co tu chodzi? Jakie potrzeby ten cel ma Ci zaspokoić? Dla mnie głównie właśnie cele związane są z potrzebą rozwoju. Tak? Że cele mi służą do rozwoju. Bo jeśli ja sobie postawię jakąś tam poprzeczkę, to wtedy będą wychodzić różne programy, różne emocje. Jakby to będzie mi pokazywać, gdzie ja jestem. Tak? Jak ja dbam o siebie. Co się dzieje, jakby też miałam taki czas dosyć niedawno, że znowu, bo u mnie bardzo szybko jest wkręcić się w dużą ilość pracy i gdzieś, a dobra, dzisiaj nie pójdę na ćwiczenia, a to mi się nie chce, jakby świadomie wiem, jak to działa później też na jakość pracy, więc to jest znowu takie zatrzymanie, wycofanie, ok, balans, tak, czyli ta równowaga właśnie, że trochę tego, trochę tego.
Tak. Nie wiem, coś tam piszecie, ok. Czyli tak, jakie masz emocje w związku z realizacją poszczególnych celów? Czy to jest na przykład poczucie wstydu, poczucie winy, bezsilność, żal, smutek, lęk, pożądanie, złość? Hawkins mówił o tym tak. Nawet to, co było niemożliwe, staje się całkowicie możliwe, gdy uwolnimy w pełni wszystkie negatywne emocje na ten temat. Ok? I teraz chciałabym, żebyście zobaczyli. Aha, jeszcze tych przykłady intencji, tak? To Wam też mam tutaj pozapisywane. Czyli tak. Ok. Czyli jaki jest powód, dlaczego Ty chcesz osiągnąć ten cel? Na przykład dawanie wartości innym ludziom, rodzinie, sobie, tych, których kochasz, dajesz im jakieś możliwości, tak? Sobie możliwości większe, innym. Możliwości na przykład, ja to pisałam, pamiętam, jakieś wybory szkoły dla dziecka, możliwości dodatkowych zajęć, rozwój dla innych, dla siebie, satysfakcja, samorealizacja, radość zdawania. Mogę być inspiracją, jakość życia, komfort życia, tak? Pamiętajcie, że to idzie w parze z rozwojem. Poczekajcie, jeszcze tutaj coś w tym poprzednim. Dobra, czyli takie po prostu wzbogacanie życia swojego i innych, podnoszenie jakości swojego życia w każdym obszarze, dla siebie i dla innych. Jeśli pragnę być wolna i niezależna, prowadząc swoją działalność. Nie wiem, co tam coś urwało chyba. Bo możesz być wolna jakby bez prowadzenia działalności, tak? Wolna w sensie, bo wolność to jest stan umysłu. Tak? Więc to okej, my to bardzo często jakby patrzymy na różne obszary, natomiast wolność to jest nasz umysł, nie? Więc tak, to może być, no właśnie, co jest związane z tym, że pragniesz, bo jeszcze to pragnienie, być wolna i niezależna, prowadząc swoją działalność. Co się pod tym kryje? Czy to jest właśnie pragnienie bezpieczeństwa, pragnienie akceptacji, pragnienie kontroli? Bo bardzo często to właśnie sprowadza się do tych trzech pragnień. Pragnienie akceptacji, kontroli i bezpieczeństwa. Czyli chcesz, żeby inni ludzie cię, o jaka super, o jak fajnie, o jak i tak dalej, czyli ta akceptacja, aprobata, bezpieczeństwa, że dzięki temu będę czuć się bezpiecznie, będę czuć się spokojna, dzięki temu, że będę na przykład dużo zarabiać. Więc co się pod tym kryje? Tak? To jest ważne. Czyli dlaczego podejmujesz decyzję, aby zrealizować ten cel? I co zrobisz? Plan działania. I w tym planie działania to sobie po prostu burza mózgu. Czyli co Ci przychodzi do głowy? Co Ty możesz zrobić fizycznie, żeby osiągnąć ten cel? Tak? Co możesz zrobić? Też sobie to wypunktuj. Jest tak, że na przykład w ciągu 24 godzin, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, w ciągu roku, aby mieć rezultaty. No dobra, i teraz słuchajcie. Cel, tak? Zrobimy sobie taką wizualizację dotyczącą celu. Żeby go zobaczyć, żeby zobaczyć, jaki ten cel, więc wybierzcie sobie. Jakiś z celów, czy dotyczących siebie, relacji, pieniędzy, zdrowia. Już mówiłam Wam przykłady, więc mam nadzieję, że jakiś tam przykład gdzieś do Was trafił. Tak, bo cel jest pewnym magnesem, który będzie przyciągać, ale pamiętaj, że ten cel to jest tylko tak, że Ty wypuszczasz go, bo Ty go piszesz, to jest Twój cel, Ty go wypuszczasz z siebie, to jest pewien magnes, natomiast najważniejsze właśnie jest to, co Ty masz w sobie dzisiaj, każdego dnia, jakim Ty jesteś magnesem, na co, tak? Wiecie, prawo rezonansu,
książka popularna i nawet już mocno wśród biznesmenów tam słyszę na YouTubie, że polecają tą książkę. Ty rezonujesz to, co masz w sobie, czyli energia podobna o tej samej częstotliwości, one się przyciągają. Więc jeśli jest dużo w tobie lęku, no to przyciągniesz więcej takich sytuacji, gdzie będzie zawierać się ten lęk. Jeśli masz w sobie dużo wstydu, no to będzie więcej takich sytuacji, gdzie ten wstyd wyjdzie. No i ty jesteś tym magnesem, więc przyciągasz do swojego życia. I to, co trzeba zrobić, to właśnie zajmować się sobą. Ja Wam też powiem właśnie tu takie parę takich kroczków, narzędzie rytuałów codziennych, ono tam się tam kiedyś się zrobi, na razie nie wiem kiedy, ale to, co jest najistotniejsze, to zajmowanie się swoją energią, swoim samopoczuciem na co dzień. To nie jest tak, że idziemy do psychoterapeuty i super, raz w tygodniu i jest elegancko. To niestety, to jest lata czasami grzebania się i po wielu latach osoby przychodzą, no i okej, okay, to nie jest też tak, że nic, bo jest większe zrozumienie jakiegoś tematu, jest, tak, bo dzięki temu mogą pójść gdzieś dalej, mogą zrozumieć więcej, także to też nie jest tak, bo czasami mają takie poczucie, ale to też nie do końca. Ale my potrzebujemy być ze sobą codziennie i tworzyć tą relację przede wszystkim ze sobą, codziennie, nie od święta. Nie jak już nam po prostu jest tak źle, to wtedy się zajmujemy sobą. Tak jak ze zdrowiem. Jak nic nam nie jest, to się nie przejmujemy, nie zajmujemy się nim, a dopiero kiedy go tracimy, to dopiero zaczynamy, o co ja mogę zrobić, gdzie tu ćwiczyć, gdzie tu pójść, co tu zjeść, żeby faktycznie wspierać to nasze zdrowie. Więc tak działamy, ale wcale tak nie musimy robić. To są konkretne, codzienne nawyki, rytuały, które budują nam nasze samopoczucie i powodują, że my się stajemy tym magnesem, tak, na te cele. To my je przyciągamy do swojego życia. No dobrze, więc teraz już taka czas dla siebie, spotkać się ze sobą, wybierzcie sobie ten cel, który gdzieś czujecie najbardziej, z Wami jakoś na ten moment rezonuje. Okej. Tak, aha, uwalnianie emocji stojącej za pieniędzmi na grupie. Okej, zobaczę, tak, bo tam jest jeszcze, wiem, że dotyczące potencjału jest jakaś słaba jakość, więc to poprawię, po prostu nagram to jeszcze raz i tak będzie najprościej, ale to dajcie mi czas, może coś tam jutro się uda, jak nie to w piątek na spokojnie, bo jest wolny, ale dopiero tak się ogarniam, wiecie, po tym, po urlopie, więc wiem, że tam jest coś i ja nawet kiedyś pamiętam, że miałam to poprawić, także jak najbardziej to zrobię. No dobrze, to już głębsze oddechy. I zobacz ten swój cel, tak jakbyś go może napisała na tablicy, ten swój cel, zaczynając od słów, to naturalne, albo pozwalam sobie na to, co Ci tam pasuje. Zobacz ten cel i co on w tobie wzbudza. Co dzieje się z twoim ciałem, jak czytasz ten cel w twoim ciele?
Sprawdź swój oddech, gdzieś napięcia w ciele. Jakie emocje wzbudza w Tobie ten cel? Skontaktuj się z tą emocją, zobacz, jaka ona jest. Co to za emocja? Nazwij ją. Być może to lęk, być może złość, wstyd, poczucie winy, żal. To, co najbardziej się teraz pokazuje, wybija. Zobacz, gdzie ta energia tej emocji znajduje się w Twoim ciele. I teraz zaakceptuj tą emocję najlepiej, jak potrafisz. Powiedz do siebie całkowicie i głęboko: akceptuję siebie, że mam te emocje. Otwieram swoje serce na nie. Już zaczyna się ten proces transformacji tej energii. I teraz, czy Twoją intencją i decyzją jest uwolnić tą energię? Tak czy nie? I wyobraź sobie ten proces. Wyobraź sobie, że ta emocja ma jakiś kształt i że uwalniasz ją ze swojego ciała. Ta wyobraźnia tutaj bardzo się przydaje. I jeszcze raz. Czy Twoją intencją i decyzją jest uwolnić tą energię emocji? Tak czy nie? A czy to zrobisz? Kiedy? I zrób głęboki wdech i po prostu pozwól tej energii odejść. Przestań ją trzymać swoim umysłem. Myśli, emocje mają przepływać przez Twoje ciało, a nie zatrzymywać się. Jak takie ciemne chmury. Pojawiają się, uruchamiają i pozwalasz im odejść. Jeszcze raz, co ten cel w Tobie wzbudza? Jakie emocje? Poczuj je, jak słyszysz ten cel. Czy Twoją intencją i decyzją jest uwolnić tą energię emocji, tak czy nie? A czy to zrobisz? Kiedy?
Zrób głęboki wdech i pozwól tej energii odejść. Cokolwiek przychodzi Ci, czy Ty to widzisz, czy nie, wystarczy decyzja Twoja. To jest najważniejsze. I teraz wyobraź sobie swoje życie, tak jakbyś już osiągnął ten cel. Spróbuj wyjść poza swoje ograniczenia umysłu. I zobacz nie tylko ten cel, ale też całe Twoje życie. Gdzie jesteś? Co robisz? Jakie masz mieszkanie, dom, czy to jest to obecne? Jakie przedmioty Cię otaczają? Wyobraź sobie swoje życie. W świecie, gdzie wszystko jest możliwe dla Ciebie. Gdzie pracujesz? Co ta praca wyzwala w Tobie? Jakie uczucia? A przede wszystkim, jak Ty się czujesz na co dzień? Jakich często doświadczasz uczuć? Jak wyglądasz? Zobacz szczegóły Twojego życia w świecie, gdzie wszystko jest możliwe. Kto Cię otacza? Jak się czujesz? Czy doceniasz siebie? W jaki sposób dbasz o siebie? Zobacz to. W jaki sposób dbasz o siebie? Co robisz na co dzień? Być może jesteś dla innych inspiracją, bo masz tyle w sobie energii, którą dzielisz się z innymi. Jak często wyjeżdżasz gdzieś na wakacje?
Jak Ci się udaje zachować tą równowagę, ten złoty środek pomiędzy pracą a czasem dla siebie, bliskich? To, co najważniejsze, to zobacz, w jaki sposób Ty dbasz o siebie, o swoje samopoczucie. I zobacz, jak dzięki temu realizujesz każdy swój cel poprzez decyzję. Jeśli jesteś w stanie sobie to wyobrazić, to znaczy, że jest to możliwe. Teraz po tej wizji, czy czujesz, czy gdzieś Twój umysł ego w trakcie tej wizji mówił Ci, nie, nie, nie mogę tego mieć, nie, ja tak nie mogę. To nieprawda, to czysta fantazja. Rozpoznaj te emocje, które tak naprawdę uniemożliwiają Ci realizację tej wizji życia. Czy możesz zaakceptować te emocje? To jest tylko i wyłącznie Twój umysł ego. Jakie tam emocje się pojawiały? Może właśnie jakiś opór, może lęk, że to niemożliwe, złość, że tego nie mam. Skontaktuj się z, być może po prostu, nawet nie wiesz, co to jest za emocja, nie potrafisz jej nazwać, ale czujesz ją w swoim ciele, tą energię emocji. Takie napięcie jakieś wewnątrz. Że ta wizja Ci się podoba, ale czujesz, że to jest niemożliwe. Gdzie to napięcie w ciele? I teraz, czy Twoją decyzją, intencją jest uwolnić to napięcie, tą energię emocji? Tak czy nie? A czy to zrobisz? Kiedy? Zrób głęboki wdech. I pozwól tej energii odejść. Puść. Czy możesz uwolnić się od opierania się realizacji swojego celu? Tak czy nie? Twoja decyzja. Czy możesz w pełni dopuścić ten obraz do swojej świadomości, objąć go, przyjąć i naprawdę pozwolić mu zaistnieć, tak czy nie? Poczuj swoją gotowość
do realizacji tego celu. Czy jesteś gotowa, gotowy na realizację tej wizji życia? Tak czy nie? I teraz zrób głęboki wdech i wydech. Możesz się przeciągnąć. Otwórz oczy. Tak, zrób jakiś ruch, taki jak podpowiada Ci ciało. Tak, żeby te powięzi trochę się rozciągnęły, rozluźniły. Może gdzieś chcesz dotknąć ciało. Głównie to chodzi o to, czy faktycznie, na ile Wy się opieracie tej wizji, jakie są właśnie emocje dotyczące celu, bo jeśli na przykład znowu weźmiesz sobie za tydzień kartkę, przeczytasz ten cel, i znowu, co czujesz w związku z tym celem? Znowu jest jakiś lęk, czy jakaś złość. To wszystko to po prostu na bieżąco uwalniasz. Ale to, co jest najważniejsze, o co mi tak naprawdę chodziło też w tej wizji, co było istotne, to to, co robisz na co dzień. W jaki sposób zajmujesz się sobą? W jaki sposób dbasz o siebie? Jak się czujesz? Okay? To jest ważne, bo do tego trzeba dążyć, a reszta się będzie układać w doskonały dla Ciebie sposób. Dlatego uczysz się obserwacji i uważności, czyli o czym teraz myślę, co jest dzisiaj we mnie, bo bardzo, tak jak piszecie też różne historie do mnie, to na przykład, bo często jeśli my zaczynamy dotykać tych emocji, no to one zaczynają się pojawiać, tak? One gdzieś tam w końcu, to nie jest tak, że a nie zajmowałam się emocjami, to był spokój. To nieprawda, bo to, że tutaj jesteś, to znaczy, że coś Cię tutaj przyprowadziło. To chodzi o to, że zaczyna to po prostu wychodzić z nas w większych ilościach i dlatego nie wiemy, co się dzieje. Ale kiedy nie wiemy też, co się dzieje, no to przecież macie arkusz do obserwacji. Tak, to za dużo, czyli niezasługiwanie. Tak, i tu może być Ania, bo tu Ania właśnie pisze, że pojawił się głos właśnie, że to nie za dużo, czyli też taka przynależność do grupy, przynależność do tego, jak mieli moi rodzice, że ja wtedy jestem bliżej nich, jeśli no, doświadczam takiego życia jak oni. A to nie jest prawda, bo my jesteśmy sukcesem swojego rodu i to jest naturalna ewolucja. Tak, więc my nie możemy się tam cofać i jak sznurki takie do tyłu ciągnąć, tylko my potrzebujemy pójść dalej, tak, bo jest zupełnie inna energia też, więc to jest istotne. To jest zatrzymywanie się, dziennik służy do zatrzymywania się, czyli mój poziom energii, poziom napięcia, co czuję, o czym myślę, jakie mam niezaspokojone potrzeby, tu wszystkie, wiecie, tu są potrzeby, tak? Co mogę zrobić? I wtedy uwalniam te emocje, przyjmuję do swojego życia i za co dziękuję dzisiaj. I to jest taki cały proces zatrzymywania. Między innymi to, tak? To ten dziennik powoduje, że mogę się zatrzymać. Wizualizacja jest takim czymś, że mogę się zatrzymać. Bo czy Edgar Tolle mówi, ok, co teraz jest we mnie? Co ja czuję? O czym ja myślę? Tak? Więc takie pytania. Natomiast ja to rozbudowałam, tak, w takie 7 kroków, żeby domknąć ten temat, bo co myślę, tylko przyjrzenie się temu, to jest za mało. Jak ja mogę myśleć inaczej, żeby wspierało to moje myślenie, ale też potrzebuję uwolnić tą energię, która się kryje w związku z tymi myślami. Więc tutaj mogę tak, wiecie, szybko zakwestionować to. Możecie sobie robić jakieś 3 czynności dziennie, które będziecie robić świadomie po prostu w tu i teraz. Czyli albo pisanie na przykład maila i tylko piszesz tego maila, albo picie kawy i tylko pijesz tą kawę, albo jedzenie obiadu i w tym momencie delektujesz się tym obiadem, tak? Czyli
czujesz smak dokładnie, o co w tym chodzi. No. O ten smak, tak? Co to takiego jest? Bardzo często może być tak, że to, co ci wydawało ci się, że ci smakuje, wcale ci nie smakuje. Bo koncentracja na tym, na tych zmysłach powoduje, że bardziej to do ciebie dociera. Więc jakieś trzy czynności, mycie zębów nawet, tak? Krótkie, że po prostu tylko myjesz zęby i koncentrujesz się na odczuciach płynących z tej danej czynności. Ok? To jest też taki oddech. Często zwracaj uwagę na oddech, bo to jest jedno z niewielu procesów w ciele, na które możesz mieć jakikolwiek wpływ, bo w przypadku smutku wstrzymujemy oddech. Konfliktów, przygnębienia, nasz oddech jest niepełny, zatrzymujemy. Złość, strach, niepokój, płytkie wdechy i wydechy, takie duszenie, sapanie. Tak? To jest i przy niepokoju, ale też i przy złości. Głęboki smutek, oddychanie spazmatyczne, poczucie winy, też zredukowane oddychanie, znudzenie, oddychanie płytkie, pozbawione życia, przygnębienie, depresja, wstrzymywanie oddechu, tu sobie to wypisałam. Pozytywne uczucia sprawiają, że oddychanie staje się głębsze, łatwiejsze, pozbawione wysiłku. Czyli parę razy dziennie możesz się skupić na swoim oddechu, jak oddychasz, i spróbować pogłębiać ten oddech, tak, świadomie. Możesz sobie na ten nowy rok, i to jest bardzo też skuteczne ćwiczenie, że po prostu rano wstajesz i w lustrze, w łazience uśmiechasz się do siebie, pomimo, że właśnie, że to jest ci ciężko i że źle wyglądasz, patrzysz sobie w oczy po prostu, tak, swojej duszy i uśmiechasz się, do siebie jako do całości, nie do swojego umysłego, który mówi, a źle wyglądam, a nie wyspałam się, a to, a tamto. Tylko próbujesz jakby ten uśmiech taki wewnętrzny, ponad to wszystko, co się dzieje. Możesz sobie też wtedy coś powiedzieć. Coraz bardziej akceptuję siebie. Tak, także parę rzeczy. Ja zawsze gdzieś tam pod koniec każdego kursu daję taki schemat różnych rytuałów. Nazywam to rytuały, bo nawyki mogą się źle kojarzyć, dlatego rytuały. I to jest niesłychanie ważne, żeby budować swoje samopoczucie, dbanie o siebie. Ja mam nadzieję, że każdy w tej wizji coś zobaczył, w jaki sposób może dbać o siebie. Tak? O, cytaty starej książki, sztuka oddychania. No właśnie, więc to oddychanie ma bardzo duży wpływ na Twoje samopoczucie nawet. Możemy w ten sposób już się uporać z różnymi emocjami. No właśnie. Pisała Magdalena, że z tamtego roku zrealizowali się w 90%, nie ma pojęcia jak, czas na kolejne. Dokładnie, bo to chodzi o to, że cały czas, Magda, się rozwijasz, cały czas idziesz do przodu. I to jest Twoja energia i to się dzieje samoczynnie. Podjęłaś decyzję, by zrealizować ten cel, i to Ci się zaczyna układać, tak? Bo to jest Twoja energia, Twój poziom energii po prostu temu służy. Także słuchajcie, za tydzień się widzimy, a jeszcze jest więcej. Dobra, to jeszcze tylko tutaj jedno jeszcze powiem. Zwracamy uwagę na postawę ciała, czyli żeby nie być przygarbionym, tylko wyprostowanym, głowa prosto, nie w dół, tylko prosto, bo jak będzie w dół, to zaraz pojawi się smutek. Jak będzie takie, że nawet jak Cię razi słońce i zrobisz tak, to złość, zaraz się pojawi złość. Także to są takie, wiecie, mimika czy postawa ciała wpływa na psychikę i odwrotnie, więc spróbujcie, doświadczajcie, eksperymentujcie z tym, to jest ważne, tak? Postawa ciała, jakby chodziła osoba, która czuje swoją wartość. Nie, że zadufana jest w sobie, to nie o to chodzi, tylko po prostu czuje swoją wartość, akceptuje siebie. Jakby chodziła, tak? Taka osoba. I tak rób. To sobie trzeba zapisać. Ja mówię, to będą takie karteczki, żeby o tym pamiętać, ale jeszcze się tam nie stworzyły. Więc proste, codzienne rzeczy. Nawet jak zrobicie trzy z tych rzeczy, to i tak jest super, tak? Codzienne, proste kroczki, rytuały, dbanie o siebie, o swój poziom energii, to jest najważniejsze. Cele zapisać jak najbardziej,
Za tydzień możecie sobie przeczytać, jakie nadal macie emocje w związku z tym celami, uwolnić i później, jak ja mogę zadbać o siebie, by podnieść swój poziom energii. I mam do tego różne narzędzia. Ale słuchajcie, za tydzień we wtorek o 20 tu na grupie spotykamy się, bo będziemy mówić o złości. To jest bardzo powszechna emocja, która jest albo tłumiona i wchodzi w taką autoagresję, też między innymi chorób, albo są te wybuchy na innych ludzi, naszych bliskich, no i to też ma swoje konsekwencje. To ma konsekwencje dla Twojego ciała i dla relacji. Więc tą złością będziemy się zajmować. Duma, pycha, może uda mi się tam coś pokrótce, jak nie, to później mamy też przerwę na uwalnianie. Tak, przerwę na uwalnianie, więc wtedy za tydzień w środę też o 12 się spotkamy właśnie z tymi tematami. Więc witajcie w nowym roku, dbajcie o swój poziom energii, o siebie, najlepiej jak na dany moment możecie. Ta grupa jest między innymi do tego, wszystkie kursy temu służą, studium emocji, teraz jesteśmy już na, jeszcze 2 miesiące nam, słuchajcie, zostały, ale te wszystkie materiały zostają z Wami. Nie można jeszcze dołączyć do tego studium emocji styczeń, bo jeszcze nie zrobiłam tam, wiecie, zmian na stronie. Ale od wtorku przyszłego będzie taka już opcja, więc wtedy Was zapraszam na takie głębsze procesy, Wasze historie dotyczące złości, bo to jest ciekawy temat i właśnie Waszej agresji. Z tą Waszą agresją się spotkamy, bo bardzo często ona jest tłumiona, a to jest taka pierwotna też siła, która jest nam potrzebna, między innymi do zarabiania, do stawiania granic. Więc będziemy się z tym spotykać na studium emocji. No to co? To dziękuję Wam za dzisiaj, za Waszą obecność. My spotykamy się i jedziemy dalej, tak? Cały czas do przodu, cały czas się rozwijamy, bo to się ten proces nie kończy, tak? Żeby mieć tam takie też wewnętrzne poczucie. Natomiast jest coraz lżej, coraz łatwiej będzie, jeśli to będziecie robić świadomie. Tak? Ten świadomy rozwój, zatrzymywanie się, budowanie tej relacji z samą sobą. Także do zobaczenia za tydzień we wtorek i w środę też się widzimy. Pa, pa.